Szanowni Państwo, jak Państwo zapewne pamiętacie, zrobiliśmy sobie kompot z suszu na Wigilię. Cóż nam zostało? Ano zostały nam takie, wiecie, jabłka, takie wyciśnięte. No większość Was to złapie, to wyrzuci przez okno albo do śmietnika i będzie zadowolone. Nic gorszego Państwo byście nie zrobili, gdyż to jest cała ta esencja naszego tego kompotu. To winniśmy wykorzystać i zrobić z tego coś dla naszych pociech, dla naszych dzieci. Jak możemy to zrobić i co w ogóle możemy zrobić? Otóż bierzemy sobie taki pojemnik, jak widzicie, bierzemy łychę i wykładamy te farfocle tu. O, tu je kładziemy, tak bez tego stoku. O. Zobaczcie, to jest produkt, który musi być przez nas zjedzony. I będzie zjedzony, tylko że mało kto wie, co można z tym naszym suszem zrobić. No nic, nabraliśmy tyle, ile potrzebujemy. Jak widzicie, jakby gdzieś była pestka, to tam musicie ją, wiecie, przejrzeć i wyrzucić. No tu jest jedna pestka, musimy ją wyrzucić, gdyż będziemy to miksować. O! I teraz tak, mamy ten sól. Co robimy dalej? Ja mam ser kozi. No, większość z Was może nie ma sera koziego, ale ma krowi ser. Bierzemy tego sera, pakujemy tutaj. O, tak, zobaczcie, tak. Co dalej robimy? No, mamy już ser kozi czy ser krowi. Szanowni Państwo, pamiętacie, jak robiliśmy powidła z jabłek? Pamiętacie? Odkręcamy, sprawdzamy. To są czteroletnie jabłka. Kładziemy te jabłka tu. O, zobaczcie. Co dalej robimy? Odstawiamy to, bierzemy takiego, wiecie, kręciołka i zaczynamy to miksować. Zrobię to szybko, bo to wiecie, dzisiaj jest nowy rok. Nie dajemy żadnego cukru, bo powidła same w sobie są po prostu słodkie. O, i wystarczy. Proszę zobaczyć. Wielu z Was powie, no co ten Adolf znowu wywojował w nowym 2020 roku. No, rok będzie przełomowy. Sami się Państwo przekonacie. Podstawiamy ten. Bierzemy sobie jakąś salaterkę. O, mam tutaj taką pod ręką. I nakładamy ten mus. Można powiedzieć jogurt, szanowni Państwo. Bierzemy sobie łyżeczkę, taką maleńką. I zaczynamy próbować. No, szanowni Państwo. To jest esencja życia dla naszych dzieci. Tak róbmy, nie wyrzucajmy. Zobaczcie sami, jest to proste. Wystarczy minuta i nasze dzieci mają masę jogurtu. Tylko tyle, że nie ten jogurt jest opakowany, a jest podany w salaterkach. Mówię Wam, że to jest pyszne, a zarazem jest to lekarstwo, gdyż ten susz z tych jabłek po prostu leczy jelita, leczy żołądek, leczy dwunastnicę i tak dalej. No nie będę mówił o wszystkich walorach. Ja tylko po prostu chcę Wam pokazać, żeby nie wyrzucać tego, co jeszcze jest do zjedzenia. Gdyż to jest bardzo cenny pokarm dla nas wszystkich. No dla dzieci przede wszystkim i dla całej rodziny. Możecie troszeczkę miodu dodać, no ale to jest zbędne, bo dżem sam sobie jest po prostu słodki. Szanowni Państwo, zachęcam. Róbmy. Jest to, jak widzicie, bardzo szybko i rzeczywiście treściwe dla naszych pociech. Także zachęcam, nie wyrzucajmy, a produkujmy to, co jeszcze możemy z tego naszego suszu wypitego zrobić. Dziękuję bardzo.